Dobry wieczór Państwu. Ja mam taki temat bardziej banalny. Fotografowanie, bardzo popularne teraz i wszyscy się tym pasjonują. Ja również się pasjonuję fotografią i zajmuję się fotografią. Prowadzę pracownię fotografii w wizażu. Moja przygoda z fotografią właściwie zaczęła się od podróżowania i właściwie fotografowania różnych ciekawych miejsc na świecie. Fotografuję również dzieci i taki temat wybrałam, żeby Wam pokazać, tutaj zaprezentować. To są fotografie dzieci z różnych zakątków świata. Mam nadzieję, że... Znaczy generalnie, jeśli chodzi o fotografowanie dzieci, to jeśli chodzi o konkretnie dzieci w miejscach takich, gdzie no w zasadzie jest bardzo trudno złapać je, bo albo się ładują do aparatu przed obiektyw, ciężko jest w ogóle zrobić jakiekolwiek zdjęcie, albo chowają się za spódnicę mamy, także te zdjęcia, które robię, to są raczej takie dzieci konkretnie już jakieś tam zaciekawione albo zrobione z zaskoczenia. Oczywiście oprócz fotografowania dzieci, tak jak mówię, zajmuję się też fotografowaniem różnych innych ciekawych rzeczy, ale ze względu na to, że zdjęć trzeba było wydać tylko 20 sztuk. Ciężko mi jest coś mówić konkretnie, tak? Tutaj mam... Może będę omawiać slajdy, tak jak wszyscy, bo ciężko jest mi... Te dzieci konkretnie są z różnych miejsc świata, na przykład tutaj dziewczynka w Tajlandii. Dobrze, to może zacznę inaczej. Oprócz fotografowania dzieci robię również zdjęcia. Postarałam się, żeby założyć jakąś własną działalność i zaczęłam fotografować również kobiety w ciąży albo jakieś takie robić zdjęcia rodzinne. Myślę, że mnie jako kobiecie jest łatwiej robić zdjęcia ciążowe innej kobiecie. Na pewno łatwiej jest i bardziej komfortowo takiej osobie w stanie błogosławionym stanąć przed obiektywem osoby, która trzyma, kobiety, która trzyma obiektyw. Oprócz tego w ogóle takie zdjęcia, fotografowanie w ciąży kobiety też są bardzo inspirujące, można sobie różne fajne rzeczy wymyślać, przywiązywać brzuch wstążką albo pisać różne fajne rzeczy na brzuchu. Albo no tutaj to jest to dziecko, które było w brzuchu przed chwilą. Fajnie jest właśnie, znaczy staram się właśnie robić coś takiego, że jeżeli już zdjęcia ciążowe, to potem robię zdjęcia dzieci już po narodzinach. Wychodzi taka ciekawa seria. Zwracam uwagę na szczegóły, na przykład jakieś małe nóżki albo rączki, albo to są takie może banalne tematy, które chyba prawie każdy fotograf ma takie pomysły i może nie jest to jakiś tam oryginalny, natomiast na pewno każdy swojemu dziecku może porobić takie fajne, ciekawe zdjęcia. Zawsze one są wyjątkowe. No tak jak mówiłam, robię zdjęcia nie tylko dzieci, oprócz fotografowania, mówię, jakieś tam zdjęcia rodzinne fotografuję. Robię zdjęcia bardziej komercyjne, fotoreportaże. Między innymi no, takie okolicznościowe, ale też backshoty. Ostatnio robiłam zdjęcia biżuterii. Bardzo dużo zdjęć biżuterii, jako że mój brat się zajmuje, jest projektantem biżuterii, także też jest
może takim bardziej artystą niż ja. A wracając do zdjęć jeszcze dzieci, no to zwracam się zawsze uwagę na, bardzo zwracam uwagę na oczy. Na oczy, na to, że jednak dzieci są tyle fajnym też tematem, że są zupełnie naturalne, nie mają żadnych masek. Jedynym minusem jest to, że się trzeba nabiegać za tymi dziećmi, trochę się trzeba zmęczyć. Ale efekt jest naprawdę, no jest ogromna satysfakcja z takiej pracy. Także jeżeli Państwu się podobają moje zdjęcia, to zapraszam. Chętnie porobię. No, strasznie długo te slajdy idą, szczerze mówiąc. Nie mam takiej długiej przemowy. Ale to już koniec. Jeszcze jedno zdjęcie z rękami będzie. Także bardzo dziękuję i zapraszam do współpracy.